Łukasz Górski przegrał 1-4 czy 4? 1-4 czy 4, tak. Dużo lepszy był graczem był Michał w tym meczu? No zdecydowanie sprawia mi problem jego. Chyba najmocniejsze uderzenia, z jakim się spotkałem na tym turnieju. Ciężko ocenić tak od razu po meczu, bo to dopiero 3 minuty temu skończyłem. Natomiast na pewno wygrał zasłużenie. No, w drugim secie przegrałem dwie decydujące piłki. Jedna dosłownie zahaczyła 3 centymetry o linię, także też troszkę zabrakło szczęścia, ale tiebreak pokazał, kto jest lepszy, kto był dzisiaj lepszy. No właśnie, bo prawie ten tiebreak już wyciągnąłeś, bo było 6-1, zrobiło się 6-4 i potem... Nie tak prawie, jeszcze trochę zabrakło. 100 zł wygrywasz za udział w ćwierćfinale, byłeś ostatnim zawodnikiem z Rzeszowa, który jeszcze walczył w tym turnieju. No Konrad Maciejewski odpadł na tym samym etapie, tylko troszkę wcześniej. Spodziewałeś się, że zajdziesz do ćwierćfinału? Powiedziałbym, że jadąc tutaj liczyłem, żeby pograć jak najwięcej. No i cieszę się, że udało się dojść tak daleko. 5 meczów trochę zdrowia cię kosztowało wczoraj, czy dzisiaj 2? No powiedzmy, no, fizycznie dałbym jeszcze radę. Patrząc po tym, jak Michał zagrał ten ćwierćfinał, w półfinale zagra z Leszkiem Wrześniem. Kto będzie faworytem tego starcia? Bo Leszek Wrzesień to też nawierzchnia, któremu będzie na pewno odpowiadać, bo jest bardzo szybka. Ja myślę, że w tym meczu nie ma faworyta, że obydwoje grają na takim poziomie, że może się to rozstrzygnąć zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Tym bardziej, że obydwoje grają bardzo mocno na tej nawierzchni. Będzie na pewno bardzo ciekawy. A pierwszy półfinał, który za chwileczkę, Filipowicz kontra Paweł, tak? Z Orkusza. Jeśli mam być szczery, nie widziałem od początku turnieju, jak gra Filipowicz, także też totalnie nie mogę powiedzieć, kto jest faworytem. Paweł gra bardzo stabilnie i zobaczymy, może mu się uda. Czyli czekają nas bardzo dwa zacięte spotkania. Dziękuję ci bardzo, że wziąłeś udział. Powiedz mi, czy zamierzasz jeszcze wystąpić w jakimś turnieju Polskiej Ligi Tenisa w tym sezonie? Jeżeli tylko będę miał taką okazję i czas na danym weekendzie, to na pewno się pojawię, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, atmosfera jest to bardzo fajna, organizacja turnieju bardzo udana, więc postaram się jeszcze raz zastartować. Kraków jest 17 i 18 sierpnia. Wtedy mnie nie ma niestety, właśnie nie ma mnie w Polsce, także no, może uda się na inny. Za 2 tygodnie wraz za 3 tygodnie Sopot, możecie Państwo się rejestrować, każdy może zagrać w tych turniejach poza zawodowymi graczami na stronie www.polskaligatenisa.pl. Bardzo Ci, Łukaszu, dziękuję za to, że byłeś z nami, że dostarczyłeś nam sporo emocji, bo Twoje mecze były wczoraj szczególnie niesamowicie emocjonujące. Tak, ja również dziękuję. Dziękuję bardzo za cały turniej i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, my już będziemy za chwileczkę rozpoczynać półfinały, tu już czwórkę znamy, która awansowała do turnieju finałowego Polskiej Ligi Tenisa w Warszawie 31 sierpnia. Będzie to dwójka, która zaraz się zmierzy w półfinale oraz dwójka, która zmierzy się w następnym półfinale. Więc 4 zawodników, a wszystkie szczegółowe wyniki na stronie www.polskaligatenisa.pl. Jeszcze tylko musimy pamiątkowe zdjęcie zrobić naszemu wspaniałemu Łukaszowi, który doszedł do ćwierćfinału, a w międzyczasie Maksymilian tutaj Państwa, który teraz coś sobie przekąsza, czymś Państwa tutaj ujmie. Maksymilian, zrób jakiś tutaj swój wywód. No zjesz sobie przy kamerach, będzie na pewno to bardzo, bardzo ciekawe. Chodź. To ja z tobą, ja się ciebie spytam i powiesz na temat, na który ja ci się spytam. Jak się sędziowało ci to spotkanie i czy podobało ci się ten mecz ćwierćfinałowy? No to ten mecz na pewno podobał mi się. Długie wymiany, panowie też grali bardzo mocno. Sędziowało się, powiem, że dosyć ciężko, bo było dużo spornych sytuacji. Nie wiedziałem sam czasami co powiedzieć, więc sędziowanie nie jest łatwe, kiedy nie ma śladów. Tutaj no niby są takie LST, ślady piaskowe, nie są tak dokładne jak te ślady na morsce, więc nie było łatwo. A Państwu dziękuję, że jesteście z nami, za cierpliwość, za wytrwałość, więc pozdrawiam i zapraszam na kolejne spotkania. Dzięki, że jesteście z nami. Peace, yo!